Śląska Liga Judo to traktujemy to bardziej jako zachęcenie do aktywności, do uprawiania sportu, do uprawiania judo. Nie traktujemy to stricte jako zawody, bardziej to traktujemy jako takie wspólne treningi. Dzieci walczą każdy z każdym. Nie ma czegoś takiego, że ktoś tutaj po jednej przegranej walce może odpaść z turnieju. Każde dziecko też jest nagradzane medalem, dyplomem, więc jest to bardziej taka forma sparingów niż stricte takich zawodów sportowych, gdzie chodzi o jakieś zdobywanie mistrzostwa. Ale jak najbardziej myślę, że w przyszłości ktoś tutaj z tych dzieciaków na pewno będzie zdobywał sukcesy. Mamy i podział na kategorie wiekowe, wagowe. I dziewczynki, i chłopcy mogą trenować, więc no naprawdę spróbować mogą wszyscy. W judo możemy walkę wygrać, zwłaszcza w kategoriach dzieci, poprzez rzut, który polega na tym, że trzeba przeciwnika przewrócić na plecy lub złapać w trzymanie. Więc te dzieci muszą się sporo namęczyć i napracować, żeby drugą osobę, która też chce wygrać, przewrócić lub złapać w to trzymanie. Wszyscy są oceniani jednakowo. Zdarzają się kategorie wiekowe, że chłopcy walczą z dziewczynkami i tutaj bardzo często to dziewczynki mają dużo większą przewagę niż chłopcy. Córka, rocznik 2-12. Jak długo trenuje judo? Judo, tak można powiedzieć, regularnie trenuję od zeszłego roku. Wcześniej była to bardziej w formie zabawy, typowo rozwojowo. Jest stres, ale też jestem trenerem mentalnym, więc to jest trochę taki stres pod kontrolą, bo ten stres jest ważny. Bo tutaj trzeba mieć na uwadze, że dobrze, że te dzieci się stresują, bo wtedy dają z siebie więcej, ale trzeba tymi dziećmi właściwie trochę tym ich stresem pokierować, żeby były te zamierzone efekty. Trzeci rok. Wygrana, przegrana teraz walka? Teraz miał wygraną, ale to różnie bywa. Faktycznie czasami przegrywa, wtedy są emocje, płacz, łzy, wszystko. To traktujemy to jako zabawę. Nie mamy przyszłości jakiej związanej z tym sportem, ale jeżeli syn będzie chciał, to jak nie ma problemu, jak najbardziej. Będziemy mu kibicować.